previously during the investigation. Okay then, Zack. Let's pay Harry another visit and get to the bottom of all this. And that one. And that one too. All red seats. Welcome, York. The killings 50 years ago. There is something about it that you won't find written in those files. The people were attacking and killing each other, rampaging as though insane. Quite a story. York, I told you. It's nothing more than local folklore. What does that all mean? It's called the Legend of the New Raincoat Killer. York, we found Thomas. Zack, okay. So it's not bonus footage. It's still part of the main feature. Perpetrator is exactly who I thought it was. Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Good Deadly Premonition. The Director's Cut. Z tej strony Nina i kontynuujemy. Okej, okay, więc mamy podejrzenie, znaczy podejrzenie. York mówi, że to jest George. Ja też mówiłam, że to jest George. Na samym początku, jak zrobiłam sobie jego taki rys psychologiczny względem tego, jakie on miał przeżycia z kobietami, ale ta gra jest Japończyków, więc może być jakiś plot twist. Emily, I'm going in from the front. You secure the back. Okay. What should I do? Kaysen, stay at the entrance. No, don't cut me out now. If this was a movie, I'd be some minor nameless character. And I thought I was the cheerful sidekick that helped solve the case. Rzucisz go doniczką. Jak będzie uciekał. Może tak być? Chyba mnie rzucili już po prostu w czystą fabułę. Ja tutaj już nic nie mogę zrobić. Tylko od punktu do punktu. Ale mam takie dziwne przeczucie. Ale ja miałam sobie zmienić broń na shotguna i takie tam rzeczy miałam zrobić. Ale nie ma po co, ale dobra. Zack, I thought we might get a warm welcoming. Miałam cię golić w ogóle. Ja nie jestem przygotowany, tylko dwie. Co? Ona to spojrzał, nie? Czy to będzie... Nie, to nie będzie. Ja bym chciała, żeby to był safe room, bo ja muszę się... Crackers, super. Ja mam coś przy... Ja mam przy sobie... No coś tam mam, szpadę. Chyba nie mam żadnych... No dobra, chodźmy za nią, nie będę przedłużać. O! No, poczekaj. To tu chciałam być. A nie, czekaj, ja zmieniłam sobie. Aha, czyli, że tak powiem, mam shotguna. Mogę zabrać sobie... Co? A, czyli mam full, dobra. To nie, to stabilizer bym wzięła. Da się? Bo coś czuję, że... Coś odłóżmy, tylko to jest problematyczne. Poczekaj. Co mogę do tego szpadę odłożyć, bo ona już stara jest, niemodna. No jak full, no to... A, bo to nie wchodzi w broń, to wchodzi w coś innego.
Wojtemu. Przepraszam, to moja mała kulpa. Ja już nie może. Ja, dobra, nie jest ważne. Wychodzimy. Zapiszę grę. A dzisiaj się przyznam, że nie mam kondycji troszeczkę do grania. Ale bardzo, bardzo chcę grę ukończyć. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Hidden room. Gdzieś jest. Jak to powiedziałby Gareth? Ukryty pokój. Mój ulubiony pokój w każdym domu. Myślałam, że się tutaj zrespił jakiś dziad. No dobra, to musimy chyba wyjść. Używamy mapy, czy tym razem nie? Bo bez mapy chyba idzie mi lepiej. No ja ciebie też widzę. O, co miałeś? A klucz do celi. No dobra. No to idziemy, co tam wyszliśmy. Ale ty się rusz, człowieku. On się zrespił na moich oczach. Naprawdę. Co to było? To się będą respić? Wpadać w to i się respić będą? No to wygląda. Aha, teraz. Dobra, na raz się... Ej! Ej, Fila! Co tu się dzieje? No... Chyba troszeczkę was tu za dużo jest, nie uważacie? To ja was chrzanie. Do widzenia. Jeszcze strzelają do mnie skubańce. Tam to się leżało do podniesienia, ale nie podniosłam. Naprawdę. Tylko spróbuj, no patrz! Do życzenia. Chyba muszę się przeładować i chyba muszę, jakby to powiedzieć, się uzupełnić. Zdrowotnie. Coś słabiutko. No, weź, umrzyj. Tam wejdziemy. Tu nic nie ma. Może on coś puści, upuści. Mógłbyś wypuścić jakąś apteczkę. Hmm? Dziad. Ja się zrespił od razu. No masz klucz. No. No to fajnie. To musimy znaleźć jeszcze jakiś klucz. Dobra, poczekaj. Może tu? Dobra. Cela numer jeden. Poczekaj, cela numer jeden. To na razie. Nie, jedynka? No. Czy to jest jakaś dwójka? Co to jest X, Y, Z? Myślałam, że to jest cela.
Właśnie, nie gadaliśmy w ogóle z tym całym... Ja nie wiem, jak grać w tę grę teraz. To jest jedynka. To dziwnie. Nie gadaliśmy z nikim. A taki jest achievement. Gdzieś widziałam, możemy się przespać. To nawet nie jest zły pomysł. Ale to tak save'u nie daje za bardzo, nie? Więc nie ma chyba po co. Muszę tam połazić i klucze poznajdywać. Ha! A przez ten doradę? Strzelić? Tak z ciekawości? Nie. Muszę otworzyć. Tylko, że jak ja to otworzę, to zaraz mi tutaj kolega... Nie waż się we mnie strzelić. Ja ci się nie pozwalam zabić. Strzelać. Nie wolno. Nie wolno. Tam będą... Te, co po ścianach chodzą. Ja się tylko cieszę, że tutaj jest nieograniczona liczba amunicji w tej właśnie pukawce malutkiej. To jest miła sprawa ze strony twórców. Ale nieograniczone zombie też są niemiłe, tak powiem szczerze. No. Dobra. Czekaj, bo tu jest sporo miejsc do odwiedzenia. Kawa. Chcesz kawkę? To więcej tu jest chyba. Aha, ha, ha. W którymś będzie zombiak. Już się wycwanili. W każdej będzie? Jakie jest ma nieznaczki? Oho, nie, kochany, nie. Żadnych takich, nie rób mi tego. To też będziesz zombie? Oj, ja nie jestem załadowana. Oczywiście. Nie. Już kurde, nie bądź się cofnąć. Gdzie on jest skubany, no? No! Czemu on... jest taki szybki? Ciad jeden, że... Tamten ma coś zgubił, nie? Mogłem teraz podejść, ale... jestem zachłanna. Do szóstki? Ja muszę mieć chyba do dwójki, nie? Gdzie ona by tam była w sumie? Nie pamiętam. No, to co za dziadyga, no? Dobra, nie wiem, czy jest mi to potrzebne do kopania, czy do czegoś innego. No! Dobra. Czemu on tego nie użył na początku? Ja prosiłam, to nie! Leżeć. Teraz mnie zbroją tym, nie? Teraz mnie zbroją innymi rzeczami. O co, jeszcze mam coś podnieść? Będziemy na łopaty iść dzisiaj? Dobra, możemy na łopaty. Jestem agentem FBI. Zabijam wszystkim, mogę zabić wsówką nawet. Tak.
pikle. Ja niby wiem, niby się spodziewam, ale te dźwięki są ze wszystkich stron możliwych. Ja po prostu się zawsze zaskoczę. Okej, ma klucz, ale za chwilę. Ty zapomniałeś? Nie. Ja się zawsze się zaskoczę. Zawsze. Dobra, mamy kluczyk i tutaj otwórz. Co? Medkit? Jeszcze raz. Pewnie, że biorę. Nawet użyję chyba, bo zaraz mnie przywalą dwa razy i będę płakać. No. Mówiłam, że jestem dzisiaj w formie? Dobra. Jeszcze coś? Nie, dobra. To dalej tym łopatę, tylko że te łopaty zaraz zepsujesz jedno uderzenie i do widzenia. Przez to wszystko nie zwróciłam uwagi, jaką on podniósł rzecz. Ahaha, chciałbyś. Nie zwróciłam uwagi, co on podniósł. Ja mam drugą łopatę, też w kieszeni. Tamten... Leżeć! Tutaj byliśmy, tu nie ma... Co, nie, to office room, tu byliśmy. No! Jaki uparty, nie? Coś wyrzucił, ale... Co to za dziwne miejsce? Do Magnum? Nie mam takiego czegoś. Ale można sobie... O, ty dziadu! Dwóch na raz. Dobra, chodźmy stąd, bo tu się robi zatłoczno. Weź to podnieś, dziabongu. Nie, nie, nie! Jezu, jakie mam mało życia, halo! Czemu mam tak mało życia? A, bo one mają takie... Jak oni strzelają, to się nie pierdzielą w tańcu, nie? Podnieś to. Ja chcę Magnum. Ja chcę mieć Magnum, tylko najpierw chcę życie odzyskać. Oj, coś słabo. Słabo? Nie na dzisiaj. Coś będzie słabo. O. I wszystkie apteczki poszły się czesać. Ja nie wierzę. Podnieś do trójki. Dobra. Nie wiem, czy jeszcze nam coś jest potrzebne do życia szczęścia? Naprawdę. No umrzyj! Ja mam problem z bieganiem w tej grze. Moment. Tutaj nie byliśmy chyba. I jeszcze nieprzeładowana wchodzę. Jak zwykle jestem... Jak zwykle przygotowana. Tu nie byłam. Nie, czekaj, już zwątpiłam teraz, ale to nic. Aha. Nie mogę się odsunąć, by się cały wysunąć. Straciłam orientację na chwilę. Okej. Okay. Czyli tu byliśmy. Nie myślałam, że taki podobny pokój jest jeszcze tu. Nie, ja już pójdę. Odejdź ode mnie. Odejdź ode mnie! Jeśli będziemy gniewać. No ja nie wierzę. Tutaj nie byłam. Oj, na pewno nie byłam. Mamy coś takiego... Takie coś na przykład... Coś, co jest lepsze niż pukawka. Bo ją bardzo prosiła. Coś, co jest lepsze niż pukawka. Mianowicie... To jest dla mnie... No, super. Apteczka cuczunia. Do czwórki, spoko, też mi się podoba. I jeszcze coś... Kawa! No weź to. No nie teraz! Dziabnie cię, nie! Kurde! On musi, bo on nie może, musi z niedowierzaniem popatrzeć na to, że ojej. Nie, no nie gamoniu! Nie muszę sprawdzić, czy on nie jest z czymś. Masz coś? Powiedz, że coś masz. Jak nie masz, to spadaj.
A, spadaj. No, ty dziadu. Dobra, wchodzimy. Ja pójdę... Dokąd teraz? Tu jest fire exit, to nie? Czekaj, stąd przyszłam. Aha, nie! Mhm. Masz coś? Ty nie chowaj tej broni. Tu byliśmy. Aha, to jest to newralgiczne miejsce. Bo tu byli wszyscy petenci i oni tu po prostu poumierali. Aha, tam na dół mam iść. Potwieramy, co mamy do otwarcia, nie wiem. Poczekaj. Tu. I pójdziemy, zobaczymy. Co się tu wydarzy, poczekaj. Tu... Dobra, tworzymy sobie to, nie wiem po co, ale dobra. Aha, już wiem po co. Żeby prawie umrzeć. O, patrz, jak on mnie przytulił. To jest taki, on taki po prostu niedopiszczony. Weź mi daj odwrócić kamerę, żebym mogła go zabić. No, no kurde, naprawdę. To wyjdźmy stąd. Wyjdź stąd, gamoniu. Jak cię załatwić? No jak go zastrzelić? No nie musisz przez kratkę włożyć w spluwy i go zabić. Kurde, naprawdę, gro. Cześć. To znowu ja. Stęskniłam się za tobą, wiesz? To było głupie. Stabilizer się przyda. Tylko, że ja nie mam go w tym ekwipunku. Gdzieś widziałam, wydawało mi się, że widzę zapis gry gdzieś tutaj. Czy nie? Coś mi się uroiło chyba. No, no tam. No kurde. No i co ja teraz zrobię? Ja będę musiała zainwestować, jak mi pozwolą zacząć grać, znaczy pozwolą mi, czy mi nie pozwolą. W sumie ja tak się trochę czuję znowu no nie fajnie, bo ciągle mnie ciągną za rękę. Ja nie mogę zrobić pauzy pod tytułem zgromadzić sobie ekwipunek porządny. Nie! Umarłeś? Oczywiście, że nie umarłeś. Masz tam amunicję? O, fajnie. Dają apteczki, będzie wpiernicz. Dalej będę miała bossa jakiegoś kolejnego, ale ja nie jestem gotowa na bossa w tym momencie. Mam tyle hajsu, bym sobie pokupowała to, co potrzebuję. No gro, nie możesz mi tego zrobić. No wiecie co? To też będzie jakiś dziabąk, nie? Ja teraz będę miała dylemat. Będę miała możliwość zapisania gry. Okej. Okay. Na pewno. Wstawaj, nie będę strzelać do leżącego. O, klucz do ostatniej celi, tak? O ten klucz chodziło, taka zagadka była. No fajnie, tylko że z tych apteczek to ja mam naprawdę malutko, więc... Tutaj miałam, potrzebowałam klucza. Do ciebie, kochana. Dobrze się bawisz, prawda? Teraz mam dylemat, czy zapisać sam gry sobie tutaj. Czy, no ale w sumie to ja nie zbieram więcej apteczek. Bo skąd? Nie mogę sobie wyjść i pojechać do sklepu i kupić apteczek. No kurde, dlaczego? Wow! Co to było? Aha.
To mówię, że tu się nie da. To jak mam to zrobić? A weźmy tylko, zastrzelmy te drzwi. Ale w tym miejscu? No nie, jesteś duchem, nie przejdziesz przez ścianę. Jakoś obejść? Poczekaj, może z tamtej strony przecież, nie? Nie, no bez sensu, tutaj nie ma. Słuchaj, może tak spróbuj jak Harry Potter, po prostu się wpierdzielić w ściany trzeba. Tak jest mój plan na dziś. Zrób tego, no ona po prostu przeszła przez te drzwi, zobacz, w ten sposób. Nie? Okej, okay, jestem z powrotem, przerwa na ogrodzie kotów. I teraz co? Tu jest... No ale to gdzie mam ci coś znaleźć po prostu, że kolor ścian jest inny, no kurde, no... ty coś ściemniasz po prostu. To przesuń. Nie ma pusz? Ale to znowu będzie ten dziabąg, ja znowu zmarnuję życie na to? Czy to nie będzie dziabąga? A widzisz, takie coś tu jest. Dobra. Zaraz zobaczymy. A mapa jest jakaś? I jest mapa, i owszem. Może da się inną drogą? Chyba nie bardzo, nie? A nie ma tu góra-dół piętro? Szkoda. Może gdzieś górą da się przejść. Bo ona pokazała kierunek, a ja mam pomyśleć, jak się tam dostać. Chyba, że... Może kibelek odsunąć. Jak? Pójdziesz, to jest Alcatraz, co? Nie wiem, pójdziemy najwyżej na górę i obejrzę jeszcze górę. Nie, no to są tylko te łóżka, żebym po prostu nie spała na każdym. No wiadomo, nie? Żeby pościeli nie wybrudzić. No bo co ja mam właściwie? Przed Gana. I nic więcej, no bieda, jaka bieda. Nie wiem, co mam robić. Przejdę się na górę chyba, bo nie wiem, co mogę. Aha, świetnie. Tam coś za mną idzie? To jest tak dziwnie, dziwnie dźwięki są w tej grze zrobione, że nie wiem, czy z tyłu, czy z przodu. No ja go słyszę z tyłu, nie? Lubię ten shotgun. Muszę obejść, ja nie wiem, co mam zrobić, naprawdę. Ponownie tu oblezę, tutaj byliśmy.
Tu nie ma nic. Coś pominęłam. Tutaj też mi wylezą, prawda? No, przyda się łopata. Ja nabiorę tych łopat i będę szła i... No cóż... Odśnieżała, odząbiała. Dobra, to ja sobie wezmę tu. Będę normalnie wszystkie łopaty wam zużyję. Tak będzie, taki jest plan. Dobra, starczy tych łopat. Więcej nie mogę. To weźmiemy sobie teraz łopatę. Tu byliśmy. Tu już nie mogę. A mogę wyjść po prostu? Ja myślę, że to nie podoba. Niekoniecznie? Tutaj byłam. Tutaj chyba nie przychodziłam. A, tu byłam na samym początku, bo to jest ten pokój tego szefa wszystkich szefów. No i teraz mam Zonka. Sobie mogłam zapisać, znaczy mogłam sobie save'a zgrać, bo ja mam tylko jedną apteczkę chyba, nie? Tak zadlamiłam. No i właściwie to jest tyle w temacie. Tu jeszcze coś. No tu też byliśmy. I to ja muszę coś tam zrobić. Dobra, w takim małym razie. W takim razie... To się weź nie ekscytuj, to po prostu zrób. Popatrz, jeszcze jeden wylazł. Nie, ja już nie chcę z wami się bawić. To jest trzeba wymyślić tam na dole. W takim razie, dobra, to idziemy. Oj. Znowu nie przy... Co to za odgłos? Gdzie wy jesteście? To zachowanie w ogóle. Co ja mogę tam zrobić, no? Się prześpię, może ta farba po prostu się złuszczy i spadnie. Nie mam pojęcia. A co ja mam do użycia? Nic. No ja nie wierzę, utknęła w takiej grze? Czekaj. Może kolejność otwierania drzwi do... Bez sensu, nie? Do celu. Czekaj. X, Y, X, Y, Z. 1, 0, 3. Tutaj. 1, 0, 2. 1, 0, 1. Mogę się przespać.
Tam również. A tu już nie. Podobnie tu nie. Tu nie. I tylko tu jest chyba zielono, nie? Nie, wszędzie jest ten bluszcz. Mhm. Najwyżej spojrzeć nie mogę, bo mi kamera nie pozwala. No ale ja co mam tu zrobić? Puszcz, no... Musiałam z nim chwilę postać. Ten szałek to jest zły pomysł tutaj w tym miejscu chyba. Bo znowu, chyba że będziesz miał tylko jedne... O, szkutwa. Miał. O, każdy uzbrojony. Fajnie, podoba ci mi się. Zabiją mnie. Ja go uwielbiam. No, Gamoniu! No już, Gamoniu, weź się ogarnij! Nie oglądaj tego! No kurde, prawie, nie? O włos! A nie pamiętam, jak się uniki robiło. Chciałbym się respić. Gdzie są? Gdzie reszta? Aha. No dobra, co to jest za miejsce na górze? Coś fajnego jest, tylko nie mogę zobaczyć, bo nie. Aha. Ostatni dowód, że tak powiem? Poszlaka, czy jak on tam to nazywa? Co to jest? Kolczyk. No dobra, lecimy. Jak go zostaje w tym zaroście? Już się gra tak nie kraszuje, tfu, pukać. Ale to był koszmar. Zobaczymy, czy jeszcze się nie pojawi. Ale dobra, cicho. Nie może kolejny boss. O.
Oni tu wszyscy są opętani, prawda? Carol! Are you okay? George! George did this to you! Thomas! He's dead. I shot him. I had to. Carol? Carol? No i fajnie. Nie łykaj tego, wyrzygaj to. Kason, quick! Teraz to Kason. Się narobiło. Rush to the hospital. She needs a full stomach and liver cleansing. York, you need to come too. She needs... No, I have to take care of something here. But I can't take her alone. Please, Kason. Okay, I'll do it. Fast. But if something happens, don't blame me, okay? Just go! No, co się ma stać? Ten pies to biedny taki, nie? Ciekawe, czy on się trzyma, chyba zębami. No, było ostro. Mhm. Rozumiem, że od tego... Czyli ja zgadłam, wydedukowałam to, no, już w połowie gry, albo lepiej, że to był George. To ja dobra jestem. Okej, spoko. Dobra, zrobione. Kolejny odcinek skończony. I to będzie tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa.